Witajcie w kolejnym filmie. My kontynuujemy naszą podróż po Ekwadorze. Dzisiaj zabierzemy Was do dżungli. Na razie jesteśmy w mieście, bo Wam chciałem jeszcze pokazać, gdzie się zatrzymaliśmy dzisiaj. Jesteśmy w mieście Tena, skąd wykupiliśmy sobie wycieczkę właśnie z przewodnikiem do dżungli, no bo tam to się samemu już nie można zapuścić. A zatrzymaliśmy się na takim parkingu przy głównym parku tutaj w tym mieście. Jest naprawdę bezpiecznie, policja tylko wieczorem przyjechała, chciała nasze dane, tam z paszportu porobili zdjęcia. No chyba są odpowiedzialni za ten teren, dlatego przyjechali, no i właśnie to wszystko od nas chcieli, ale bardzo mili, także no zero problemów z nimi. I też nie przyjechali jakoś późno, tylko to było, nie wiem, jeszcze chyba o 19, także bardzo fajnie. Tutaj jest straż pożarna, tam się światła świeciły, także było naprawdę spoko. Nawet mieliśmy stamtąd internet, było już hasło zapisane na iOverlanderze. Toalety też bardzo przyjemne. Wiem, że to może tak dziwnie brzmi, no ale jak byliśmy przyzwyczajeni do tego, że różne te toalety były, to jak nagle się trafiają takie jak tutaj, nowiutkie, przyjemne, pachnące, no to trochę przyjemniej się też tam załatwić. Jest godzina 8, my już się przygotowaliśmy, bo na 8:40 mamy być pod biurem podróży, no i jedziemy tam. Zastanawiamy się, z kim będziemy mieć tą wycieczkę, bo wczoraj jak rezerwowaliśmy, no to mieliśmy być sami po prostu, bo jeszcze nie było żadnych innych chętnych, ale jakąś godzinę, dwie później dostałam wiadomość, że są dodatkowe osoby, nie wiem ile, ale że dzięki temu cena będzie o $5 niższa, także fajnie. W ogóle, no tak uczciwie ze strony właściciela, czy tam nie wiem, tego kogoś, że napisał, że jest taniej. No ale nie wiemy w ogóle, kto to będzie i w jakim języku będzie to, także się dopiero dowiemy wszystkiego na miejscu. Dojechaliśmy. W tym budynku mieści się ta agencja turystyczna. Paweł, proszę cię zapytać, czy możemy tam zaparkować? No bo jeśli nie, no to po prostu będziemy musieli tutaj gdzieś koło drogi chyba zaparkować. A w ogóle też nie powiedzieliśmy, ile zapłaciliśmy. Oryginalnie w tym, jakby ta wycieczka kosztowała $80. No ale że jest po sezonie i generalnie potargowaliśmy się, no to ostatecznie wyszło tam te $60. Także w sumie $20 utargowaliśmy. My już jesteśmy w busie, zaraz ruszamy dalej. Zrobiliśmy zdjęcie, no i można jechać. Dostaliśmy też gumowce, bo są one w cenie właśnie, że dochodzenia po dżungli. To w sumie jest tak bardziej profesjonalnie niż w Tajlandii, bo w Tajlandii nie dostaliśmy gumowców. Nie, tam byliśmy w tych do wody butach i w sumie nie tak najgorzej było, bo można było i wchodzić do wody, no ale no, w takich na pewno bezpieczniej. Może wiesz, tutaj jest gorzej pod tym względem, nie? Więc muszą uważać na turystów. Gruba guma, także. No, żaden wąż nam nie straszny. Przejazdał, nie wiem, jakieś 30 minut? Gdzieś 30 minut. No, może 40, coś takiego. Tak? Aha. No, bo jest 9:36, a około 9 wyjechaliśmy. No, to będzie. Nie spodziewaliśmy się takiego słońca, nie ma okularów. A mówiło. Ale może będziemy wśród drzew, więc nie będą aż tak bardzo potrzebne. Chociaż co teraz będziemy? Strzelnicy. Jak gdzie siadamy? Zawsze by było fajnie, tylko nie przychodzi. No i płyniemy sobie rzeką. Przewodnik powiedział, że czasami jest ona przejrzysta i ma niższy poziom, ale że ostatnio dużo opada. No to właśnie wygląda jak wygląda. I mówił, że nie ma tutaj jakiejś reguły, kiedy jest ciepło, kiedy jest zimno, kiedy więcej pada. Po prostu jest to takie, no, nieprzewidywalne. Dżungla amazońska to największa na świecie wilgotna puszcza tropikalna, rozciągająca się przez 9 krajów Ameryki Południowej.
Brazylię, Peru, Kolumbię, Wenezuelę, Ekwador, Boliwię, Gujanę, Surinam oraz Gujanę Francuską. Jest zamieszkiwana przez ponad 400 plemion, które odznaczają się różnorodnymi kulturami, tradycjami i językami. Większość z nich zachowuje swoją tożsamość kulturową, praktykując tradycyjne rzemiosło, ceremonie oraz obrzędy. Niektóre plemiona Amazonii żyją w izolacji od reszty świata i nazywane są plemionami nieskontaktowanymi. Eating everything inside. Yeah. Another one is red, mm-hmm. and yellow, and green. This one is ready. So before the local woman, she don't use the modern ingredient for cooking your kitchen. Yeah. So before use these fruits for taking your color, only your color like it ingredient for cook or mixes and rice and soup. And also the local people use and this time and also use this color to painting your face. First the ladies. Malunki na twarzach są elementem kultury lokalnych plemion. Służyły temu, by po wejściu do dżungli dobre duchy czuwały nad ludźmi i pomagały im wyjść z niej cało. Przewodnik symbolicznie pomalował twarz każdego z nas różnymi wzorami. Marco już jest mianowana na Indiankę. Dobra, dobra. Zobaczymy, co, jaki ja będę miał wzorek. Tutaj są termity, to znaczy teraz ich chyba już nie ma, ale to jest gniazdo termitów, a tutaj jest gniazdo mrówek. Później dobrze spryskani repelentem na owady weszliśmy do dżungli. Jak widzicie, kalosze dość szybko się przydały, wszystkie ścieżki były mokre i błotniste. Przewodnik opowiadał nam różne ciekawostki, między innymi to, w jaki sposób ludzie kiedyś, a często również i dzisiaj, korzystali z zasobów, jakie dawała im dżungla. Drzewa najczęściej używane były jako budulec domu. Rdzenni mieszkańcy doskonale wiedzieli, jakie rośliny nadają się do spożycia, a z których można zrobić preparaty lecznicze czy zatrute strzały. Całe ich życie toczyło się dookoła dżungli, która była ich domem i pomagała zaspokajać wszelkie podstawowe potrzeby. Dowiedzieliśmy się też, jaka jest różnica między lasem pierwotnym a lasem wtórnym. W skrócie, las pierwotny jest w żaden sposób nieprzekształcony przez człowieka. Na jego obszarze rosną wysokie drzewa, które nie przepuszczają wiele światła, stąd na dole nie ma gęstych zarośli. Las wtórny natomiast to las, który człowiek przekształcił. Powycinał część drzew i posadził rośliny uprawne. Mieliśmy również okazję zobaczyć jedno z tych charakterystycznych dla dżungli ogromnych drzew. I korzenie wystają wysoko ponad ziemię, co robi niesamowite wrażenie. Ciekawym drzewem jest też tak zwane walking tree, czyli chodzące drzewo, chodząca palma. Swoją nazwę zawdzięcza teorii, według której drzewo, szukając bardziej oświetlonego miejsca, przemieszcza się nawet po kilka centymetrów rocznie, podtrzymując się na kilku korzeniach, które wyrastają dookoła głównego pnia. Słyszałeś, jak się nazywają? Co diabła. Po około godzinnym spacerze wróciliśmy na łódź i po chwili znowu byliśmy w drodze. Tego dnia nasz grafik był naprawdę dość mocno napięty. Jesteśmy z powrotem na łodzi i teraz dalsza część wycieczki, płyniemy dalej. Jak ci się podobało? Dobra, zatrzymaliśmy się, bo teraz będziemy spływać na dętkach. Paweł idzie się do przebieralni naturalnej przebrać. Ja mam strój już na sobie, także
zaraz będziemy płynąć. Choć powiem szczerze, że kolor tej rzeki nie zachęca. Niestety nasze GoPro nie działa, więc... Ostatnio zamokło, jak nagrywaliśmy rybki. Nawet się nam karta zepsuła i nie ma nawet... Nie dość, że zniszczyliśmy GoPro, to jeszcze nie ma nagrania. A czy jeszcze może będzie działać, mówiłeś, nie? Jak wyschnie, może się uda włączyć. No może, może. No ale na razie nie działa, teraz będziemy na tych dętkach płynąć, więc no, telefonu nie bierzemy. Nie będziemy ryzykować. Może byśmy nic nie mieli. No ale on nie jest wodoodporny? Wodooporny. A, no to nie wystarczy. No. No i zrobiliśmy abordaż na środku rzeki. Jak było? Super. Fajnie. Szkoda, że nie mogliśmy tego nagrać. No. Ale no mniej więcej tak sobie wyglądaliśmy. Wpłynęliśmy jakieś 15-20 minut. To było spoko. Pochwal się, o czym zapomniałaś. Jaki ma ten? Gdzie? Wow, jaki ładny. Zapomniałam, że mam ten malunek na twarzy i posmarowałam sobie kremę z filtrem i po prostu byłam pomarańczowa. Jakbym ten samoopalaczem się posmarowała, takie ten niedokładnie i takie smugi się zrobiły na całym czele. Na brzegu posiedzimy jeszcze jakieś 5 minut i później podpłyniemy gdzieś z tamtej strony, jest Rescue Center. Mamy dla zwierząt z tego rejonu. Mamy tylko nadzieję, że to jest takie właśnie prawilne Rescue Center, a nie tylko łatka przyklejona do tego, żeby po prostu turyści przyjeżdżali. No ale tak czy siak pewnie dopiero jak wyjdziemy, to zobaczymy. Wstęp jest $5. No, za chwilę zobaczymy razem. Czekamy na przewodnika z tego schroniska. I tutaj można pooglądać, jakie rzeczy tutaj naturalne powstają. Na wypładanie włosów. No i... Gdzie? Z czego to jest? Na wypalenie i irytację? Burnout. Smarujesz oczy i już możesz pracować po 12 godzin dalej. Pokaż. To są jakby stricte tego miejsca, nie? In here we've got a few Amazona parrots. Those are the green ones. You can see by here you've got two yellow-cheeked and in the middle a yellow-spotted. Which one in here is an Arizari toucan. You can see at the back there. They're quite small, usually with toucans. Their beak will take up half their body. With these guys is a little bit of a different story. Unfortunately, as you can see by this guy spreading his wings, most of these guys cannot fly at all. Oh, there's a squirrel monkey. You'll notice that she looks a little bit different to the toucan we saw earlier, even though they're both the same type. In here we have our anaconda, Esmeralda. Can you see her by there? She looks pretty small for an anaconda. She's only 3.5 meters, whereas they usually get to about 8 or 9 meters. And in some cases they get to around 20 meters. They are argued to be the largest snake in the world. It's not proven. These guys unfortunately can't fly, which is why you see them on this cool thing. I'm actually really, really happy because I've only seen them on this thing once. I built it 2 weeks ago. Oh, also this one in the tree here. This is a wild one. Yeah, this is a wild one. I think that was pretty cool for you guys to see. So we do have two. We've had one since 2003 and the other since 2005. The other one is around the front somewhere. And it's really great. They are the longest animals that we had here, the oldest. We've had them for the longest. I don't know if you've seen a tapir before, but it's actually one of two animals with a trunk. It's only them and the elephant that legally classifies as a trunk. You can see in the back there, there is another tapir sleeping. Mm-hmm. That I believe is Navidad, our female, who is on this side. And on this side we have Carnival and Poppy, their baby, who will be asleep somewhere. They are nocturnal, so it's quite rare to see them awake during the day. Their closest relative is actually a horse. Yeah. Believe it or not, it really wasn't. So Navidad we actually got from a zoo. She was confiscated from the zoo for a poor enclosure. That's because he was kept in a hotel.
in the lobby, in a pond, as an attraction. Call him that because he eats absolutely anything and everything. I don't know if you can see his tail. Oh, having a fight. I don't know if you can see his tail, but he is. He is part of the raccoon family, but he has a very long nose, he has a really good sense of smell and not so great eyesight, whereas with raccoons it's the other way around. The monkey's face here. Kakalaka is here because he used to be a pet. He does act like a dog when we spray water, he'll chase the water. He is really, really fun to be around. I do see a dead butterfly in his enclosure right now, which I'm pretty sure he killed planning to eat before we distracted him. They look so, so sweet and so small. That's about the biggest they'll get. Unfortunately, they are probably the most dangerous animal we have here. Oh. They are really, really aggressive. They have very sharp teeth and tusks. And they're very speedy, which you wouldn't really expect. We can never go in the enclosure with them, but you see we have a baby, we do allow them to reproduce, we do have a release plan. So in Ecuador it's illegal for us to allow animals to reproduce unless we are planning to release the babies. Zwierzęta trafiają do ośrodka najczęściej z wypadków lub z interwencji. Te z wypadków są leczone i jeśli tylko ich stan na to pozwala, trafiają z powrotem na wolność. Wywożone są wtedy głęboko do dżungli, z dala od miast i ludzi, którzy są ich największym zagrożeniem. Niestety większość tych zwierząt, które służyły jako atrakcje, obiekty eksperymentów czy zwierzątka domowe, nigdy nie wrócą do dżungli. Dlaczego? Bo albo nie są w stanie same przetrwać, albo są zbyt przyzwyczajone do ludzi i przez to mogą stać się łatwym kąskiem dla kłusowników lub handlarzy dzikimi zwierzętami. You'll see some of these guys, they have some bumpy shells, some flat shells. Unfortunately they were most likely pets and they were raised away from sunlight, so they relied really heavily on vitamin D for forming their shells and in turn their organs inside. And so their lumpy bumpy shells are caused because they didn't have enough vitamin D, and it does affect their organs as well. So although she was far away from society, we know that if any poachers were there, she would go straight up to them. She's too comfortable with humans, so unfortunately we can't release her. Johan, our male, he is notorious for escaping. He has escaped 8 times and we just got him back in his enclosure last. My już jesteśmy po zwiedzaniu, powiedzmy, i naprawdę jest to super miejsce. Widać, że oni tutaj faktycznie głównie zajmują się tym, żeby te zwierzęta wydobrzały, o ile mogą, bo są tutaj też takie, które nigdy nie będą mogły żyć samodzielnie na wolności, ze względów takich, że na przykład papugi nie mogą latać, niektóre zwierzęta były wychowane, powiedzmy, jako zwierzęta domowe albo w zoo, w cyrku, więc one po prostu nigdy nie będą w stanie jakby same przeżyć, no ale te, które mogą, to wypuszczają, więc to jest na pewno fajne. Oni utrzymują się właśnie też z tych, powiedzmy, wejściówek tutaj, zdatków, jakiś tam mają sklepik, z którym sprzedają takie naturalne środki, także możemy polecić to miejsce, bo wiecie, czasami, tak jak Paweł mówił, różnie bywa, można się naciąć właśnie na takie miejsca, gdzie widać ewidentnie, że robią sobie po prostu takie typowe zoo. Natomiast no tutaj faktycznie to są tylko takie lokalne zwierzęta i w miarę możliwości one też są wolne, bo niektóre, które jakby powiedzmy są w stanie, mogą sobie wychodzić, nie wszystkie, bo niektóre na przykład są agresywne do człowieka, ale te, które mogą i one generalnie sobie tutaj żyją jak u siebie, no to wychodzą z klatek, niektóre małpy, czy tam ptaki, jakieś tam inne zwierzęta, już dokładnie nie pamiętam, no ale jest naprawdę to miejsce godne polecenia.
klimatycznie. Kawuna się muszę kasina nie płaci wajsa wara. Kawuna robi cingarować. So this is the welcome, it's a tea, the welcome tea. So you can try it now, yeah. So this is Wayusa tea. It's very energetic tea. Drinking or? To jest taka powitalna herbatka, tradycyjna. Bardzo dobra. Teraz idziemy po pierwsze zobaczyć jezioro, w którym są kajmany. Po drugie, będziemy też oglądać proces powstawania czekolady. Tutaj jedna rodzina lokalnie robi taką organiczną czekoladę, także na pewno to będzie ciekawe. I też przewodnik mówił, że w czasie, kiedy jest taka pora deszczowa, gdzie dużo pada, to w ogóle ta wyspa jest zalewana. Także mamy szczęście. The Napo River passed down, yeah. So the people or the family stay quiet up. Zawody strzeleckie, to sowy. I explain a little bit, yeah? You remember, yeah? This picture, this noise, nature. This is one is nature. That went down from one tube, only one tube, because yeah, this is from the palm tree pieces, yeah? The palm tree, iron tree pieces. Cut the two pieces different. They make one channel in the middle, joining two parts. And later you have one. Whoa! Yeah. Only one time, not two times, because in two times that one the dark gone and this side. Głęboki wdech. Gdzie to poleciało? Trochę obok, bo strasznie długa ta rura. Aha. Yeah. We stay here together and also we can go to work in together, yeah. So please help me. Peel the cocoa skin. That one is cut, yeah, now, yeah. It's probably you can try it directly, yeah? Really? Yeah. Mm. So good. Oh. Okay, put the 6, 7, or 10 cocoa. Cocoa sit and grounding is fast. So this is the pour, the cocoa sip pour. You don't need a lot of ingredients. You need only the water. A little sugar and cinnamon leaves, no more, like Nutella. Es muy un gusto de tomar en esto. Sí. Guayusa. En toda familia. Puedes probar, en cada familia puedes probar guayusa, guayusa, guayusa. Para preparar chocolate es muy fácil, ¿eh? Okay, now we have the dessert. Yeah.
chocolate directo y muy rápido, ¿ya? Pyszna. Czekolada taka idealna. In this lake we have two different species, the white and black. Black caiman and white caiman. The white caiman is from here, the black one is the big lake. It's more lower up. Na koniec wycieczki poszliśmy do jeziora pełnego kajmanów, czyli mniejszych kuzynów krokodyli. W zależności od gatunku ich długość waha się od 1,5 do nawet 4,5 metrów. Kajmany preferują wody stojące, raczej nie spotkamy ich w rzekach. Są bardzo cierpliwymi łowcami, potrafią spędzić bez ruchu z otwartą paszczą nawet cały dzień, czekając aż siądzie w niej na przykład ptak. Co ciekawe, bez pożywienia są w stanie przeżyć nawet 2 lata. Ay, ve. False banana. Teraz nas czeka ostatnia przejażdżka łódką, tym razem inną rzeką, Napo River. I słuchajcie, ona jest jednym z dorzeczy Amazonki. Czyli teoretycznie, znaczy no, praktycznie też, można dopłynąć tutaj aż do Atlantyku z Ekwadoru. Zmęczeni, ale zadowoleni ruszyliśmy w drogę powrotną. To był zdecydowanie dzień pełen wrażeń. Na pewno jeszcze większym przeżyciem byłoby spędzenie kilku dni w amazońskiej dżungli, ale mimo wszystko cieszymy się, że udało nam się chociaż w małym stopniu doświadczyć tego niesamowitego miejsca. Jak wrażenia? Super, fajnie było, trochę jesteśmy zmęczeni, bo jednak, która jest, 125, no to wyjdzie gdzieś ponad 8 godzin, odkąd wyjechaliśmy z podbiura. Także dosyć intensywny dzień, ale w sumie to fajnie było, bo dużo zobaczyliśmy, dużo przeżyliśmy, dużo wrażeń, także na pewno fajna wycieczka i warto się wybrać.